Na początek, Krzysztof Mianowski, kapitan, menadżer zespołu Sportowe DNA.pl. Krzysztofie, powiedz coś o tym projekcie. Co to znaczy Sportowe DNA? Sportowe DNA, nie dna. Jest to projekt wspierający sportowców, osoby aktywne fizycznie. Tak naprawdę jest to projekt skonstruowany tylko i wyłącznie właściwie dla osób aktywnych fizycznie, ponieważ tego typu produkty jak badania DNA są na rynku, natomiast my zrobiliśmy to stricte pod osoby już takie, które chcą poznać swoje ciało, unikać kontuzji, urazów, lepiej trenować i tak dalej, ponieważ to wszystko jest gdzieś tam zapisane w naszym kodzie. Jest to dość nowatorskie, natomiast nie zupełnie nowe, tak? Także to jest projekt, który powiedzmy gdzieś tam prowadzę ze wspólnikiem, a że jeszcze chciałem coś fajnego zrobić przed 40, no to padł pomysł, żeby pod tym szyldem stworzyć powiedzmy mały Dream Team na naszym właśnie tutaj lokalnym podwórku. No i tak to wygląda. Zobaczyliśmy się w finale. Czy jak rozumiem, chcecie wyeliminować taką przypadkowość troszkę w polskim sporcie na etapie selekcji, doboru jakby zawodników do danych dyscyplin? Trochę tak jest, natomiast to też nie jest tak, że to jest jakieś powiedzmy jedyna wykładnia, tak? Natomiast na pewno ma to pomagać zawodnikom, czy nawet po prostu sportowcom, osobom aktywnym fizycznie. Przede wszystkim, żeby zoptymalizować trening, unikać urazów i tak dalej, ponieważ to wszystko da się wyczytać tak naprawdę z organizmu, no, który mamy zapisany. Takie badania robi się raz w życiu, bo jak wiadomo, nasz kod DNA się nie zmienia, dlatego no, ma to pomagać. To jest taki produkt premium dla sportowców już bardzo chyba profesjonalnych, którzy mają zaplecze finansowe, żeby sfinansować. Nie tylko, bo też wprowadziliśmy pakiety junior. Powiedzmy, one są trochę bardziej przystępne. Oczywiście one nie mają aż tak szerokiego spektrum, jeżeli chodzi o to badanie. Natomiast to dają, już dają jakiś tam powiedzmy obraz na początku przygody ze sportem dzieciakom, no, które mają, nie mają na przykład jeszcze 10 lat. No ale generalnie tak jak mówiłem, ten kod DNA się nie zmienia, więc już na dzień dobry można sobie powiedzmy gdzieś tam prorokować, co się może wydarzyć z organizmem i tak dalej. I tyle. Wejdę Ci w słowo. Jesteśmy przy okazji koszykówki, rozmawiamy. Miejska Liga Basketu wszak. Jesteś w stanie określić na podstawie DNA wzrost dziecka? Nie. Nie ma jednoznacznych badań w tym kierunku. Rozumiem. Na tym etapie na pewno nie. To można wyczytywać tak naprawdę z tego, jak rodzice wyglądają i to jest najbardziej chyba sprawdzony kierunek. Natomiast z badań DNA jednoznacznie nie da się. Da się wyczytać podatność na urazy, ścięgiem, mięśni i tak dalej. Czy ktoś jest maratończykiem, czy sprinterem. Generalnie te rzeczy zazwyczaj się wykluczają, tak? Czyli nie można mieć powiedzmy kombo wszystkiego. Natomiast są jakieś tam anomalia genetyczne, które sprawiają, że na przykład no, mamy takie gwiazdy w sporcie, które są po prostu wybitne, tak? I oni to w zasadzie no, mieli łatwiej. Wygrali, że tak powiem, na loterii genetycznej. Tak? Także... Byłeś na meczu trzecim OVB Star Guards. Tak. Widziałeś publikę. Jakie recepty na drużynę przeciwną? Niestety do dzisiejszego spotkania przystępujecie ze stratą waszego rozgrywającego, rzucającego. Jakie ich mocne strony widzisz, jak będziecie odpowiadać na tak, grę? Chłopaki na pewno są doświadczone, że no, mają zawodników, którzy no, koszykówką się bawią od bardzo dawna. Więc doświadczenie pewnie będzie przewagą. Natomiast no, uważam, że nasz skład jest równy. Nie mamy jakichś tam mocno słabych punktów. Oczywiście no, kontuzje nam nie pomagają, natomiast mamy dość fajnie zbalansowany ten skład. Mamy i walczaków, mamy wysokich, mamy szybkich, mamy rzucających z dystansu. Wydaje mi się, że gdzieś tam fizycznością, wydolnością będziemy próbowali sobie to nadrobić. No i powtórzyć to, co zrobiliśmy w sezonie regularnym, czyli po prostu wygrać. Gratuluję. W pierwszym sezonie Miejskiej Ligi Basketu jesteście w finale. Dobrej zabawy w meczach. Już za chwilę. Do zobaczenia. Dzięki.